No, teraz już robię następnego już kartacza. Elegancko u tego ubijamy. Kładziemy farsz. Już, jeszcze troszeczkę. No jest. O. I zawijamy, sklejamy, zawijamy, formujemy na dłoni w A jak kształcie pani łezki. ciasto przygotowywała Ciasto ziemniaczane? przygotowałam je mieczane, tak jak mówiłam, ugotowałam. No tak już tak bez proporcji mniej więcej, ale tak może około pół kilograma ziemniaków odgotowałam. Przecisnęłam przez praskę, następnie starłam, no tak jakby na sztuki powiedzieć, no to z 8 takich średnich kartofli na tarce startkowałam tradycyjnie. Tradycyjnie przecisnęłam przez ściereczkę lnianą, zlałam sok, co było robione, sok został zlany i dałam część tej, co na spodzie została kartoflana, taka jakby to mąka. Że niedużo było tego, to dołożyłam 2 łyżki mąki ziemniaczanej, żeby one w przygotowaniu były takie gładziutkie. Nie, bo no, każdy wie, kiedyś robił kartacze, że jeżeli pierwsze się gotuje, to z natury oni takie lubią być troszeczkę kosmate. A one nie tak. No i teraz już woda się, osolona woda już się gotuje. Wrzucam kartacze. A tutaj w międzyczasie. A w międzyczasie tutaj już przyszykowałam, już smaży się, skwareczki smażą się jak po ugotowaniu, żeby były gotowe, żeby polać tłuszczykiem troszeczkę kartacze, mimo tego, że one są z mięsem, ale one lubią, żeby był tłuszcz na nim. Tu cebulkę też już z tego posiekałam. Nie Tak. przypalą się, bo to widzę taki solidny rondelek. Nie, to bo to jest taki solidny rondelek, lat ma już, no na pewno dużo lat, więcej jak ja. Także jeszcze go trwamy przy nim i nikomu nigdzie nie wyrzucamy, jako zbędną rzecz, bo bardzo dobrze jest na nim właśnie smażyć różnego rodzaju tak słoninkę, czy boczek, czy coś do, czy ten, bo jest wolno się smaży i nie pali, tak jak na patelni czasami coś tam tego to od razu tak mocno podpala. O, i wtedy ta cebulka troszeczkę tutaj tak się podusi z tymi skwareczkami. I będzie gotowa polewka, jak to mówię, do kartaczy. O. A kartacze kiedy będą A gotowe? kartacze to tak gotuję do tego, do wypłynięcia. I jak już wypłynę, to jeszcze jakieś, tak około 5 minut. I wtedy już wyciągam je wszystkie na talerz. I gotowe są do delektowania się A smakiem. jak pani farsz zrobiła? Farsz zrobiłam z tego. Przymyliłam mięsko przez maszynkę, razem z cebulką, troszeczkę Łopatka wieprzowa. łopatka wieprzowa, plus tam troszeczkę boczku, ewentualnie jak nie ma boczku, to może być i kawałeczek słoniny. Takiej zwykłej, normalnej słoniny, bo nie może być też mięso za chude, bo wtedy one takie będą takie suche, no i tego, mięsko musi być takie troszeczkę z tłuszczykiem, jak do kartaczy. No. I przyprawione. Przyprawione pieprz ziołowy, sól, pieprz ziołowy i trochę prawdziwego. Żadnych więcej przypraw do farszu nie używam, no bo mi się taki, bo ten pieprz ziołowy taki fajny daje posmak później, jak one się ugotują. I cebulka była zmielona razem z Tak, mięsem. razem z mięsem była cebulka zmielona. I także o, tak to wygląda. Czyli Teraz za kilkanaście za minut. kilkanaście minut będzie można już próbować i oceniać smak. Także polecam wszystkim. Myślę, że tego, że każdy lubi i to jest takie swojskie, babcine, mamusine i moje i dzieci też będzie danie.